Witam Was serdecznie z tej strony kanał Chmielowy. No i mój zacny gość dzisiaj. Jak powinienem Cię przedstawić? Czy wolisz Bogbir Gallery, czy Zenon Borsuk? Najlepiej Borsuk, fan koźla. O, i to jest najlepsza opcja. Słuchajcie, dzisiaj będziemy trochę rozmawiać o koźlakach. No, jakby kilka mam motywacji do tego. Jedną z nich przede wszystkim jest to, że to jest moim zdaniem taki bardzo niedoceniony w Polsce. A mamy tutaj, można powiedzieć, eksperta, który gdzieś tych piw naprawdę dużo spróbował. No i w ogóle, no, jeśli chodzi o definicję PSPD, to jest tam napisane, że koźlak to jest styl XVI-wieczny z niemieckiego miasta Einbeck zasadniczo, no i że Beck, Bock, to potem tak, przeszło Beck, na te Bock, nasze tak. Polskie koźlaki. Ale powiedz mi jedną rzecz, czy jak to się wzięło w ogóle u Ciebie, ta pasja gdzieś tam do koźlaków, bo to jest takie nieoczywiste dla mnie, bo jak ktoś się interesuje piwem, to często to jest tak, że to są różne style, jakiś tam cały świat, a to u Ciebie jest tak nakierunkowane w jednym kierunku, znaczy, na Bock Beer Gallery. Tak, znaczy ja ogólnie ja też lubię inne style, no nie tak, że tylko jestem maniakiem koźlaków, tylko koźlaki no piję, tak. Więcej, bo i IPy, i jakieś różne wynalazki, i pilsy czeskie, jakieś niemieckie, to wiadomo, ale koźlaki to jakś tak się... Pewnie dzięki komu? No. Dzięki właśnie, jak obejrzałem kanał Kupera, właśnie jak on na zrobił test o właśnie jak to nienawidzi koźlaków, ale zrobił mi test i sobie myślę, dlaczego on tych koźlaków tak nienawidzi? Ja wtedy tak się koźlaków nie piłem, ale wiedziałem, że są koźlaki i one mi ogólnie smakowały. Ja wtedy jeszcze byłem fanem piw miodowych i uwaga, perły z Lublina, gdzie wtedy piłem wszystko. No. Wszystko, co tylko oni wypuścili, a wtedy wracał perła chmielowa, na to było ciężko do zdobycia. Ale w ogóle perła, zwierzynie to są wartościowe browary. Ja mam sentyment do perły do tej pory. A swoją drogą koźlaka też mają całkiem solidnego, jak na koncert. Od tego można zacząć. Ktoś zaczyna swoją przygodę z koźlakami, to perła koźlak jak najbardziej jest wskazana. Tak, buteleczka 0,3 to też nie trzeba męczyć całego, komuś nie posmakuje, nie? Ładnie słodowe, 4 słody tam są, więc elegancko. Czyli co, czy to był jakiś 2013-14 rok pewnie? No trochę nawet później. Albo później. Później, bo jak mam fanpage'a, mam 3 lata, to tak 4 do tyłu, nie? Od tego roku, nie wiem, 4-5 lat, nie? Jasne. I sobie mówię, dobra, to tak zaczynam, idę do sklepu, kupię koźlaki po kolei, zacznę sobie zapisywać w notatniku, nie? Mówię, ale jeszcze fanpage'a nie było, nie miałem pomysłu na fanpage, nawet nie miałem, że będzie fanpage w ogóle, nie? Mhm. No, i ten, i sobie myślę, kurna, jeden, patrzę, jest koźlak z Fortuny Miłosławia, mam go dostępny, później Amber koźlak, właśnie później Perła koźlak. Dobre piwa, co on tych piw chce? I tak się wkręciłem, a później właśnie rok później, jak tak czy tak dwa, jak już zapisywałem, mówię, założę sobie fanpage'a. Mm-hmm. Takiego właśnie ukierunkowanego na konkretny styl piwny, Bock Beer Gallery, nie? Mm-hmm. Wiadomo, początki były trudne, ale teraz po tych 3 latach, mm-hmm. już 3,5, to mnie się rozkręciło. Ten fanów mam nawet w Stanach Zjednoczonych. Jak tak patrzyłem... Jest fame. Jest w Niemczech bardzo dużo, ale to wiadomo, styl tamten. Jasne. Nawet ostatnio miałem, tak, bo mam takie statystyki tam na fanpage'u i się wyświetla, kto tam polubia i mam jakiegoś gościa ze Sri Lanki. Nie wiem, ogląda widocznie mój fanpage te zdjęcia. Wiem, co on tam rozumie, ale może sobie tłumaczę. No pewno. Tam jest Sea Translate, nie? No, i sobie tłumaczyć. Nie, no to kurczę, fajna historia tak naprawdę. No to możemy podziękować trochę Koperowi. Tak, to dzięki niemu dokładnie. No natomiast ja gdzieś też zaczynałem swoją przygodę z piwem od Kopery, także no jakby, myślę, że to nie jest jakaś taka mega niepopularna ścieżka, tak, ale właśnie koźlaki to nie jest taka oczywista ścieżka. Powiedz mi, jak to wygląda, bo jako że rzeczywiście degustujesz sporo tych piw, jak to wygląda scena polska do sceny światowej? Czy u nas jest raczej dużo koźlaków? No nie mówię o Niemczech, wiadomo, tam jest najwięcej, nie? Tam to jest kolebka. No, ale w skali świata gdzieś tam od Austrii, nie wiem, od Anglii, od Stanów bardzo odstajemy, jeśli chodzi o ilość produkowanych koźlaków, rodzajów, czy raczej tak na spokojnie jesteśmy w czołówce? Myślę, że tak może jeszcze 10 lat temu to może nie, ale teraz naprawdę przecież już krafty robią koźlaki bezproblemowo i myślę, że tak za... Bo w Anglii to ja tak wątpię, żeby był jakiś koźlak. Jednego mi się udało zdorwać z browaru Claude Water, Hellesbocka, tam taka długa nazwa, taka śmieszna, ale ja to oni to raczej te Guinnessy i te sprawy, tam bittery, te sprawy, nie? No pewnie, nudna Anglia. No, nie. Dokładnie. Znaczy, może nie jest nudna, bo ja też mogę Anglii spróbować. Ja lubię, nawet jestem... barze, ale... No, ale mówię, myślę, że tak doganiałem powoli Niemcy, tak powiem ci, bo naprawdę krafty przecież Nepomucen 2 koźlaki. Z oscypkiem 1. Dokładnie, próbowałem, bardzo ciekawy, interesujący smak, nietypowy bardzo, bo ten podstawowy z Funky Fluid, to wiadomo, był taki podstawowy, klasyczny, tak. A tam dojdzie tylko do oscypka, który też już jest schłodzony. Bo ja się zawsze gdzieś tam patrzę na Facebooku, o, nowy koźlak pojawił się, to ja już go wiem, że coś szykuje, tak, będzie na fanpage'a. Będzie degustirem. No. I powiem, powoli się zapyty rozkręca. No i ja przynajmniej się staram rozkręcić. No i tych 320 fanów, którym bardzo dziękuję za to, że nie polubili mojego fanpage'a, naprawdę się rozkręca i jest dobrze. No słuchaj, do przodu. Ja sam polajkowałem jakieś w zeszłym roku, myślę, że na początku zeszłego roku, no i gdyby było więcej takich kanałów promujących konkretny styl,
by było naprawdę fajne, bo to jest właśnie zróżnicowanie, to jest gdzieś tam to właśnie różnorodność craftów, ta biosfera, można powiedzieć, craftów. Ale właśnie, bo my tak mówimy o koźlakach, bo ktoś może nie wiedzieć, to są piwa generalnie dolnej fermentacji, chociaż historycznie były górnej na samym początku, potem się to Belgia, zmieniło. To Belgia, Holandia, to tak, dokładnie, dokładnie. Nawet browar Mielicz wypuścił holenderskiego właśnie koźlaka górnej fermentacji. Razem z Dopomucem, też Karpio, tak. Koźlak jesienny, to jest dokładnie tak. Też właśnie górnej fermentacji. Tak, no i jeśli chodzi o ekstrakt, tam 16, 18, 6,5, 7,5 alko, to są takie piwa. No i te legendarne melanoidyny, czyli nuty opiekanego chleba, pumpernikla generalnie, to się powinno tam znajdować. Czy masz jakąś taką nutę, którą opisujesz koźlaki, ale nie jest taka popularna? Bo ja tam, żeby narysować przykład, to w apach czeskich, oprócz diacetylu, czuję właśnie cebulkę. Niezależnie jaki to jest chmiel, ja czuję cebulkę i przez to odróżniam. To jest taki mój konik, taki dziwny, nikt tak nie mówi, nie? Masz coś takiego w koźlakach? Na przykład są takie, nieraz wyczuwam takie zapach wiśni na przykład. Zapach i smak wiśni taki fajny, albo przez rodzynki na przykład, potrafię wyczuć na przykład. Wiśnia to ciekawa rzecz w sumie. Tak, jest. Mimo, że to nie jest koźlak wiśniowy, tak jak przykład był z browaru bodajże zakładowego. Był, wisienką, czy tam chyba jeszcze był, z czego tam, aż nie pamiętam. No słuchaj, to już tyle się wypiło, tyle to ich było. Ponad 190 koźlaków, 195 dokładnie, bo zapisuję sobie od początku, więc fajnie. Jeszcze 5 i będzie 200. Każdy inny. No słuchajcie, to tutaj na 200 koźlaków, myślę, że na fanpage'u jakieś tam rzeczy się podzieją, nie? To tam radzę spojrzeć. Będę się patrzył. No, bo większość ludzi teraz opisuje w ogóle swoje piwa w Untappd, nie? Albo gdzieś tam na Readbeerze, a ty zapisujesz jeszcze tak gdzieś tam, rozumiem, ręcznie, tak? Nie, no tak nikt... Rozumiem. Tam koźlaki 2021, 2020, 2019, 2013 i od 2017, czyli ci się 4 lata wychodzą. Jak zacząłem zapisywać, fanpage mam 2017, tu wcześniej, 2016, o widzisz, czyli 2016 mniej więcej. 16, 15 zacząłem przygodę z koźlakami. To piąta rocznica, czyli szósta już teraz będzie też. Dokładnie, ale fanpage'a trzecia. No widzisz. Bo nie wiedziałem, że w ogóle będzie fanpage, wymyślę. Na początku naprawdę było ciężko tam gdzieś się przebić, jakiś, jak były dwa lajki, o Boże, cudownie, mam dwa lajki. A teraz tak, no średnio, 10. Jak tak patrzę na innych blogerów piwnych, którzy mają więcej tego, to na przykład oni mają więcej tych fanów, czy tam obserwujących, ale na przykład dany post nie ma takiego oglądalności niż jak u mnie na przykład. No to tak. Ja się bardzo cieszę, nie? No bo to jest taka większa aktywność wtedy. Im mniejsza grupa, tym większa aktywność tych ludzi, nie? Nasze filmy też miały po 10 wyświetleń, teraz, ale teraz kooperacja będzie pewnie więcej. Kwestia jest też taka, że mamy różne odmiany koźlaków. Mamy Weizenboki, gdzieś tam oczywiście wymrażane iceboki, mamy podwójne koźlaki. Jak to wygląda w Polsce? Bo z Weizenboków to ja kojarzę może 3 na rynku, które były. Malutko jest tego, nie? Browar Jarocin. Tak. To mieliście na siebie na kanale. Tak. No Czura Koryntu, bardzo dobra. Olbracht, tak, jak najbardziej. I chyba jeszcze Redcraft coś takiego robił. Tak, tylko że on to jakiś Barrel Edge, coś tam jeszcze. Było. Bourbon chyba, tak, dobrze pamiętam. No i tak właśnie pijąc do tych stylów, koźlaki są drogie w Polsce, czy raczej tanie? To zależy, bo koncernowe koźlaki są tanie, ale już craftowe to już się liczą. No one pomucem ten właśnie, co zrobi z Maciej Lui, no to już się... A już na przykład Rauch Doppelbock z tego, browar trzy kumpli z łańcuchem, no to chodzi na podróż ładnie. Ale on jest wokół, na koniec dobry. No jest. Bamberg normalnie pełną gębą. Był degustowany. No bo tak właśnie w Niemczech to się ceny klarują pewnie coś koło 1,50 euro, 2 euro za takie, powiedzmy, szerzej dostępne koźlaki, nie? No każdy bywa ma koźlaka. Takie się te różne odmiany. Już nie mówię o tym, że kolebka, czyli Einbeck, tam pychać, moje marzenie normalnie, Bock Beer in Paradise, Einbeck i tam zwiedzić browar i tam są same koźlaki praktycznie. Od Majboków po Weizenboki, Doppelboki. No tak. No to tam pojechać, to marzenie moje. To trochę jak pojechać do miasta Trent na rzeką Borton, żeby sobie tam IPę ogarnąć w Anglii. Nie, taka kolebka po prostu danego stylu. To, dokładnie. Bo tak właśnie jakby wszystkie te pytania dążą do tego, do takiego przemyślenia, czy w Polsce umiemy sprzedawać koźlaki i czy ludzie lubią pić koźlaki. Bo ja jakby zajmuję stanowisko kogoś, kto sprzedaje te piwa, no to mogę powiedzieć, że ciężko nakłonić osobę do kupna koźlaka, natomiast jak już ją wypije, to połowa klientów wraca po dalsze te styli. Zdziwienie. Może być dobry koźlak, niesamowite. Tak, w ogóle, że koźlak nie jest sexy, nie? Bo to jest piwo słodowe, nie ma związku z nowofalowymi chmielami. Mniejsi tam tego w kapturach, tam pili gdzieś tam w Polane Salvator. Tak. Mój ulubiony koźlak dubeltowy. Bardzo dobry, tak. Number one, mimo że Celebrato jest na pierwszym miejscu, na Redbeerze ma 100 na 100, rzeczywiście jest number one wśród koźlaków dubeltowych, to jednak Polane Salvator jest jednak wyżej, to coś. Celebrato na drugim miejscu.
No to właśnie, czy umiemy sprzedawać koźlaki? Myślisz, że jest jakiś potencjał, żeby browary więcej wypuszczały, żeby więcej ludzi kupowało te piwa? Potencjał jest, ale na razie jeszcze jest słabo tak z koźlakami. Mimo wszystko w Polsce to nie jest jednak tak jak mówię, Niemcach, tam Austria. To jednak nie pewnie, ale to powolutku się właśnie rozwija, dzięki właśnie kraftu. To ja zauważył jednak, że jednak coś tam można, zwykły koźlak, ale coś tam dodam, a tu oscypek, a tu coś takiego, nie? No czyli potęga tkwi w dodatkach? Tak, coś pokombinować z tym koźlakiem, żeby on, powiedzmy dla mnie koźlak nie jest nudny, nigdy nie był nudny, to był taki zwykły tradycyjny, dobry koźlak tradycyjny jest naprawdę bardzo fajny, ja mogę bez dodatków wypić, naprawdę. Jasne. Ale mówię, jest. Właśnie te krafty tak dają już jakieś dodatki, kombinują coś tego, kooperację i wychodzą fajne koźlaki. I ludzie nagle, o koźlak, a jednak napije się koźlaka, nie? No to jest w sumie ciekawe przemyślenie, rzeczywiście, że diabeł tkwi tutaj w dodatkach. No myślę, że też w marketingu, bo wszystkie etykiety koźlaków, jeśli jakiś browar rzemieślniczy robi, czy to właśnie czy kumpli, czy to zakładowy, to te etykiety były takie dość klasyczne, nie? Takie właśnie jak powinien być koźlak, jak właśnie kojarzymy koźlaka Ambera. On ma taką kanoniczną dla koźlaka moim zdaniem etykietę. Może jakby tam coś, jakieś wstawki wrzucić, nie? Tak bardziej dla tych młodych birgików, tam powiedzmy, nie wiem, 18-25, żeby ich bardziej zachęcić, nie? To uważasz, że to miałoby sens, żeby takich zachęcić do tych piw? Aha, w sensie etykieta jakaś taka. No na przykład etykieta, jakiś marketing, wiesz, jakaś kooperacja to, właśnie. To wiadomo, no tak jak ja mówię, Funky Fruit z Nepomucenem zrobili te dwa koźlaki, no to nie ma w ogóle koźlaka na tej etykiecie, tylko takie esy, floresy, coś tam tego, ale bo to taka jest taka moda teraz, nie? No to prawda. Chociaż ja na pole klasyczne takie, no właśnie widzę jakiś niemiecki browar i tam koźlak fajny, kurna, elegancko i to mnie kręci, bo jest taki retro jestem, nie? No, koźlaki są takie trochę jednak retro mimo wszystko. Są, ale ja też lubię wracać do klasyki, bo nie wiem tam, czy część z was, drodzy widzowie, miała coś podobnego, ale ja tak odczułem, że kiedy pojawił się craft, no to oczywiście IPy, APy, imperialne stouty, piwa dzikie, wymrażanki, ale kiedy człowiek zrobi takie kółko, to wracę do momentu, gdzie po prostu cieszy go klasyka, cieszy go dobry pils, właśnie dobry koźlak, pszenica. Nie wiem, czy też tak odnosisz, bo pewnie, że próbowałeś wszystkie te rzeczy, jakieś IPy i oczywiście, no jasne. To tak jak jest, że właśnie się, jak się mówi, takie kółeczko się wraca z powrotem do koźlaka, a później o, jakaś tam, ktoś tam puścił jakąś fajną sesyjną IPę, bo można by sobie spróbować, może być ciekawa, nie? No tak. Tak jak teraz w Lidu ma być właśnie od jutra ten wężela, jakaś fajna DDH sesyjna IPA czy coś takiego. Tak. Razem z właśnie z Obibokiem, patrzycie sobie, Obibok, koźlak majowy, bardzo dobry. Tak, koźlak majowy charakteryzuje się tym, że jest odrobinę mniej słodowy, troszeczkę jaśniejszy może. Dobrym przykładem jest w sumie ta Dobruśka. Tak. Majowy koźlaczek, majowy bok, polecamy. Czesi i potrafią. Potrafią, szczególnie Dobruśka, jakby tam w różne style. Oni tak, szczególnie wcześniej zrobili też tego Doppelboka piernikowego. Oj tak. No, tam trochę mało było koźlaka jak dla mnie, ale takiego piernika fajnie, no podbudowa słodowa też była, nie? Ale fajnie, że Czesi właśnie robią, bo to jednak Czesi, Czechów to, Czechy to 10, 11, 12, chociaż ja jestem fanem 13, 14, 15. Tak, a 16 Primatore właśnie jest uznawana jako koźlak majowy. Tak, to jest koźlak majowy jak najbardziej. Tak, ja się w ogóle o tym późno dowiedziałem, bo przeglądałem Untapa, swoje tam czekiny i patrzę, że jest 16, bo tam oczywiście Primatore pełna gama, no. Było pite i tak patrzę, że to oznacza lekko koźlak majowy i tak kurde, w sumie się nie zastanawiałem nigdy nad tym, czym jest 16, a to koźlak majowy. Tak, jak najbardziej bardzo dobry, zawsze można go sobie wypić i nie ma problemu, ale Majbok jest z Rampusaka jednak lepszy. Tak? A tak, bo ja później tak miałem, że jak go piłem, to później sobie właśnie kupiłem Majboczkę 16. Aha. I on tak jednak, ten Majbok z Rampusaka jest taki bardziej taki zakręcony. A, jasne. A gdybyś miał top 3 na przykład polskich koźlaków, byłbyś w stanie coś jakiego utworzyć, taką listę? Ale aha, polskich koźlaków. No. No na pewno, jeżeli chodzi o polskie, no to koźlak dubeltowy z Cieszyna. Taki ten obecny, co jest, naprawdę bardzo dobry na ten. Lecura Kurym to koźlak pszeniczny. Okej, okay, no jest to ciekawy koźlak, tak. No i w sumie tak myślę, z koncerniaków to Amber koźlak. Jego zawsze można kupić albo Perłę koźlak. No tak. To są takie, tak, co można właściwie kupić i to są naprawdę dobre koncernowe piwka. Czyli duży browar potrafi zrobić dobry piwo. Tak. I po tym, że Amber jest dostępny, bez problemu go cały czas. I naprawdę jest dobry i tam też czasami można wyczuć wisienkę. A widzisz, no to jest ta nuta właśnie. No. Ja ją wyczułam, te wisienki, jak sobie, nie wiem, no czuję tak, no, wisienka, no kurczę, wisienka na torcie, koźlak. A czy był taki koźlak, na którym się wyjątkowo zawiodłeś? To a propos polskich, a propos zagranicznych. Może coś właśnie podpowiemy widzom, że jak coś zobaczą na półce, to może warto coś innego spróbować. Znaczy na pewno wiem, że jest jedna taka ściema z litewskimi browarami.
gubernia, które mają napisane traditional bok, a to nie ma z koślakiem w ogóle nic wspólnego. Ma tylko nazwę, to omijajcie od razu. A to puszka czy butelka? Puszka i butelka. Gubernia i tam jakiś drugi browar i ta nazwa. Wolfas Engelmann, nie czasem? Oni mieli takie sreberka na puszkach. Nie, to nie oni, tak? Inny był, ale to mówię. Oni tam pisze traditional bok, ale to trzeba omijać, bo to nie ma z bokiem w ogóle nic wspólnego, nic tylko jak koślak, nic, bo piłem. Okej. To bym omijał właśnie tej literskim. Może oni mają pewno jakieś koślaki takie prawdziwe, ale to ja tak trafiłem, że wypiłem, mówię, aha, no to już widzę, że to ściema jest. No warto by napisali było... sobie tylko tradycjonal bocki i to taka właśnie nazwa. No warto by było coś dobrego dać na eksport, no ale im nie wyszło. No więc słuchajcie, no tak rozmawiamy o koźlakach, więc warto by było jakiegoś spróbować. I dzisiaj mamy coś naprawdę wyjątkowego, ponieważ jest to bracki koźlak. O, kamera się trzęsie. Słuchajcie, jest to piwo niebagatelne, bo to jest Grand Champion 2009 roku. Autorstwa... Jest to receptura Jana Krysiaka, więc no też jest to postać znana dla craftu. Piwo ma datę do 30 października 2010 roku, także mamy prawie 10,5 roku praktycznie po terminie. Koźlaki musicie wiedzieć, że leżakują się dosyć dobrze. Szczególnie do Weltopa. Tak, no jakby oczywiście im więcej alkoholu. Tutaj jeśli chodzi o parametry, to jest 20, więc taki rzeczywiście sążny koźlak, można powiedzieć, że właśnie taki typowy dubeltowy. 8,9% alkoholu, dlatego jest to też niebagatelna ilość. Mamy tutaj napis. Piwa uważone według receptury Jana Krysiaka, zwycięzcy 7 konkursu piw domowych podczas festiwalu Birofilia 2009. No, Birofilia rest in peace. Niestety, no, jak wiemy, niestety żywiec no, poszedł trochę w inną stronę niż wsparcie piwowarów domowych teraz. Niestety. No ale właśnie zdegustujemy sobie to piwo. Tutaj też można zobaczyć bardzo fajny kapsel, już taki też myślę, że retro. Tutaj bracki browar zamkowy w Cieszynie. No piwo... Raubok, ale też akurat. Tak, no słuchajcie, piwo jest nagazowane, jak widzimy. Tutaj zobaczymy, jak się prezentuje. O, mętne. Fajnie. Pojawia się tutaj mętność, ja sobie pozwolę do takiego szkiełka. O, ale poleciało. I w moim szkiełku możecie zobaczyć, że piana się wytworzyła, ale jakaś taka rzeczywiście nikła. No i słuchajcie, no jest mętne, nie? Jest takie trochę też błotko. Też jest wyleżakowane. Tak. Ale tutaj poszło takie utlenienie. Chyba to jest taka nuta, którą właśnie określasz jako wiśnia, mam rację? No. Dokładnie, taka peska z wiśni. Tak jest. Ważne, że się nie zepsuło. No to prawda, tak. Wasze bo zdrowie. Bo mogło mimo wszystko, no nie mamy pewności. Tak, nie? No to jest loteria zawsze. To jest nie? Loteria, ale mimo wszystko ten. Zdrówko. Wydaje się, że koźlak dubeltowy obecny to też jest taka jakby reedycja tego 2009 roku. Tak. No słuchajcie, no jakieś wrażenia? Co byś powiedział o nim? Jak na 10-letniego koźlaka dubeltowego po terminie aż tyle czasu. To ja jestem naprawdę mega zadowolony. To ja czuję, że trzeba by jakiś koźlaka właśnie też tak zrobić, jakiegoś właśnie też dubeltowego obecnego. Mhm. I już tak też 10 lat i spotkać się 10 lat tutaj na przykład no. I go zdegustować, nie? Ale słuchajcie, no w tym piwie nie ma żadnych nut, które są dla mnie nieprzyjemne. Ono jasne, utleniło się, no. Bo jakby pod kapsel dostaje się tle na zasadzie dyfuzji, ale utleniło się szlachetnie. Ja czuję śliwkę na przykład, jakieś takie rodzynki rzeczywiście. Rodzynki są, karmel, a ta wisienka też tak fajnie. Rodzynki, jest karmel, wisienka. Tak. No jest moc, czuć ją, ta woda się wchodzi, tak nie rozgrzewa po prostu. Tak, bo alkohol jest niewyczuwalny do momentu przełyku, gdzie nie piecze, ale po prostu grzeje, nie? Na tej zasadzie. No teraz słuchajcie, jest jesteśmy... Jest pikantny tak troszeczkę. No, ale to tak może kwestia też nasycenia, co nie? Mhm. Bo słuchajcie, jesteśmy właśnie pod nasypem, no już zaczyna gastronomia żyć, jak widać, już kręcą się ludzie, samochody. No i mimo tego, że wieje wiatr i gdzieś tam ten aromat ulatuje, to jednak jest on dość intensywny tutaj. Tak, bardzo intensywny. Ja jestem zadowolony bardzo i zdziwiony, że mi wszystko dał radę, no. Bo jednak mi wszystko, no, to wiadomo, te 10 lat, no, nie wiadomo, jakoś laki, portery, tam wiadomo, ale to nic nie wiadomo, mógł się popsuć na przykład, nie? Otwieram, ma tu zepsuty, a tu elegancki. Nie, naprawdę, a tym bardziej, że on swego czasu kosztował, no, śmieszne pieniądze, powiedzmy, jak na takie piwo. I taka ma buteleczka 0,3. Tak, buteleczka 0,3. Teraz mają normalne, nie? Tak. I taka możność, że można to wrzucić do piwnicy po prostu i po 10 latach czegoś coś takiego otrzymać, no to jest naprawdę fajna rzecz. Jakieś trzymałem jakiegoś portera, tak, no, ale rok czasu po terminie tylko. Nie? Aha. Bo portery też lubię. Tak? Tak, też lubię portery. Czyli można powiedzieć, że lubisz piwa trochę bardziej ekstraktywne. Tak, ciemne, mocne piwa. No, tu się koźlak wpisuje idealnie. Ale to, co mnie ciekawi, przede wszystkim to ta barwa, bo... Taki mętny normalnie, taki osad. Tak, dokładnie, mamy tutaj osad, jest mętne. No słuchajcie, no pół piwa jeszcze jest w butelce, także tutaj osad z dna się nie wlał. Butelka stała gdzieś tam pionowo dłuższy czas.
Dlatego, no, ciekawostka. Ale wygląda apetycznie, bo wygląda na pełne piwo. Taki kolor w sumie ma takiego błota, ale ogólnie on wygląda jakoś jak pszeniczny. Centralnie curakunty ma bardzo podobny wygląd, jak się wleje. Faktycznie, no. Ale no. To nie jest Weizenbock, nie? Tylko koźlak dybel, to naprawdę, curakunta się wleje, to ma taki sam kolor mniej więcej, takiego błotka. No jest, jest Weizenbockowy, rzeczywiście, no. Oj, curakuryntu, aż muszę ją spróbować, tak nie gadam. To... Już tam gdzieś powoli zmierzając do epilogu naszego wywiadu, ale chciałbym też właśnie iść w tę stronę, aby koźlaki były bardziej popularne i aby więcej ludzi po nie sięgało, bo nie uważam, że problemem w tym stylu piwa, że się sprzedaje trochę mniej, nie jest to, jak smakuje, tylko problemem jest to, że ludzie nie chcą po prostu sięgać i próbować, bo mi łatwiej nakłonić jako sprzedawcy kogoś do sesyjnej IPy, właśnie czy do imperialnego stoutu, czy do kwasa, niż do koźlaka. No koźlak jest passé. No koźlak jest passé, jest vintage, jest taki oldschoolowy bardzo. I co można zrobić, jak myślisz, żeby trochę bardziej rozpromować ten styl? Czy tak jak rozmawialiśmy, właśnie kwestie marketingowe, czy może właśnie gdzieś tam powstawanie większej ilości takich podobnych do twoich fanpage'y na Facebooku? Ale no ja chcę być tylko jeden oryginalny. Czyli rozwiązanie jest takie, lubcie Bock Beer Gallery, po prostu. No, dokładnie, to... ja promuję i dzięki mnie to wszystko się kręci. Nie no, żartuję oczywiście, nie. Nie no, myślę, że marketing też przede wszystkim, nie? Najpierw właśnie były tak koncerniaki, że rozkręciły koźlaki na przykład. Bo tam krafty też, ale na końcu jakie mają większy taki, wiesz, zasięg i reklamy na przykład, nie? Tak, tak. No, że koźlak jednak jest fajny, że to piwo, tak jak Polane Salvator ma reklamę genialną, piękną z tymi nichami, tak, widziałem. To kurna, ach, Polane Salvator. Wśród młodych ludzi właśnie to jest ciężki temat, ale ja zachęcam też ze swojej strony, próbujcie koźlaków, naprawdę, bo nie jest to piwo... Od najzwyklejszego, bo wcale nie nudnego, bo naprawdę można fajnego trafić, a tak. Pozakręcone koźlaki. Tak, tak, dokładnie, więc no, nasz apel... Zakręcone to właśnie te wszystkie krafty właśnie, one lubią w korporacji, tak. Jakieś coś tam totalnie, kiszonka pusty i takie klimaty. No, dokładnie, tam wędzone owczym łajnem, tam było też sheepshit często przywoływany. No słuchajcie, no myślę, że nasz wspólny apel jest taki, że naprawdę... Widzicie koźlaki, a oczywiście inne style też piwne, nie? Ale koźlaki też są fajne, bo... Dajcie im szansę po prostu. Dokładnie. To jest tutaj... I leżakujcie, jak widać, można. Tak jest, próbujcie leżakować. No i co? Jakieś tam słowo końcowe o koźlaku? Coś masz ochotę? Czy w ogóle tak... może masz jakieś przesłanie piwne? To tam parę ludzi może zobaczyć je. W ogóle tam nie związane nawet z koźlakiem. Nie wiem, po prostu picie dobre piwo. Je, po prostu reklamujcie po świecie może. No, piwo jednak jest dobre, lepsze od wódki. Lepsze od destylatów, tak jest. Dokładnie. Witaminy ma i w ogóle. Tak, no jest to płynny chleb, co by nie było historycznie. Dokładnie. Jak tym bardziej koźlak, jak dubeltowy, tym bardziej jest to piwo postne. Można pić w czasie postu. Tak. Dokładnie. Przecież po co właśnie, jak Polana Salvatore był wymyślony właśnie, mniejszy w czasie postu, tylko to pili, nic więcej, nie jedli, tylko pili Polana Salvadora, no genialne. To jest życie. To jest życie właśnie, no. Pijcie dobre piwo i będzie git, kurna. I to jest słowo kończące dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, dziękuję, zdróweczko, no i leżakujcie koźlaki. Cześć.